Ładny setup. Tutaj double. Proszę. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zrobimy sobie test tego oto auta, czyli ostatniego z Batmobili. Standardowo może od razu pokażę, jak się go edytuje. W sumie to on nie nazywa się Batmobil, tylko właśnie taka oto dziwna nazwa. Ale my go będziemy nazywali Batmobil. Co do malowań, mamy tutaj do wyboru zarówno kamuflaż, który tak się prezentuje, jak tutaj widzicie, oraz coś takiego. Tutaj zakładam, że nie da się tego malować, ale zobaczymy, jak to wygląda na tym. Też w sumie się nie da malować. Także w tym aucie, no tak, w tym aucie na żadnym malowaniu nic nie edytujemy. W sumie trochę szkoda, no ale cóż, no trudno, tak już jest. Opony wyglądają właśnie tak, też ich nie edytujemy. Boosta również nie edytujemy, ale zarówno jak w przypadku ostatniego Batmobila wygląda on całkiem ciekawie. Dodatkowo są też tutaj takie, nie wiem, jak to nazwać, skrzydełka, spoiler. Zwał jak zwał, fajnie to tutaj wszystko dygoczy jak się boostuje. Czapki nie założymy, anteny nie założymy, eksplozja pogolu dowolna. Jest też oczywiście wybuch specyficzny z tego. Jest taki bardziej mroczny, mam wrażenie. Ślad spodobnie do edycji i dźwięk silnika. No taki adekwatny. Dobra, standardowo zagramy oczywiście mecz freestyle, zobaczymy ile się będzie działo, potem zobaczymy hitboxy. Jeszcze może po pierwszym spotkaniu albo teraz jak zobaczę, pokażę wam w ogóle ten pakiet. Oczywiście polecam tutaj kod EDEK wpisać, jeżeli kupujecie R2 albo coś takiego, kod EDEK. No i macie zestaw z Batmobilem, za 13 dni się kończy, czyli pewnie jakoś za 10 dni odkąd oglądacie. Okej, pierwszy przeciwnik, sobie pofreestylujemy trochę, zobaczymy jakie to auto jest dobre. Czuję się potężnym. Przez to, że ma tak jakby podwójne opony z tyłu, 4 opony tylko z tyłu, to można powiedzieć, że jest naprawdę potężne odczucie z tego samochodu. Nawet pojazdu, nie wiem czy to można nazwać samochodem. Przeciwnik? Nie wiem, wyjątkowo ogarnię jak na to, że to jest casual. Ja mam w sumie ten prowokujący tytuł za Supersonika. Może go będę zdejmował, w sumie już niedługo go zdejmę, nie będę go używał do końca sezonu, ale dobra, mniejsza. Lecimy z Aerialem. Ja tu sobie... zrobię flip reset, co? Flip reseta? Prawdę mówiąc? Nie wiem, śmiesznie. Śmiesznie się czuję tym samochodem na ten moment. Może być ciekawy na Ranked 1v1. Czy tam... no tak, na Ranked 1v1 może być na pewno ciekawy, takie mam wrażenie. Jest to taka jakby... jedna wielka wyrzutnia, zobaczmy. Ma Stiflika. Poza tym, że niecelny, to mam wrażenie, że ma potencjał ten samochód. Dobra, polećmy na Pincha. Może wersja Kuksirowa. Nie siadł, ale z tego co wiem, to ten samochód nie ma ani hitboxu do minusa, ani Batmobila. Chyba ma oktejnowy, ale to zobaczymy oczywiście jak to wygląda na samochodzie i wszystko potwierdzone po spotkaniu. Bo jak wygląda na aucie, to nie patrzyłem w sumie. Ale co do pierwszych odczuć, to jakoś niespecjalnie mi się nim gra. Dużo przyjemniej się grało tym wczorajszym, to znaczy wczorajszym, tym takim ostatnim Batmobilem z 89, o którym nagrywałem, który miał hitbox do minusa. Nie wiem, ten mam wrażenie, że i dziwnie wygląda, to znaczy potężnie. Może się to komuś podobać. Ja mam takie strasznie dziwne wrażenie, że z przodu są takie małe kółeczka, a z tyłu takie gigantyczne. Dobra, polećmy na Grand Pincha. Oczywiście nie trafiony, chociaż on i tak by to blokował. Dobra, mamy wolną ścianę, ale wydaje mi się, że tu się może boost nie zrespić. O, zrespił się idealnie. Dobra. Nie wiem, co mamy zrobić przez to, że taki dziwny setup mam. Okej, polecę na lewą ściankę z powrotem. Może tym razem coś lepszego siądzie. Chociaż nie. Nie, no naprawdę, strasznie dziwnie mi się gra tym autem. Nie jest na tyle fajne, co ostatni Batmobil, ale ma fajny wybuch. Taki ciekawszy dźwięk ma przede wszystkim. O, w ogóle znowu jest okazja. To może pożebram trochę. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, bo fajnie by było się zbliżyć do 40 tysięcy. W tym roku raczej się nie uda, ale jakby się udało, to byłoby kozak. Dobra. No, strzelę tak po prostu, bo nic lepszego bym z tego nie zrobił. W ogóle, co sądzicie o wyglądzie tego auta? Bo ja w sumie nie mam pojęcia, co o nim sądzić. Jest tak bardzo specyficzne. Pewnie część osób będzie go lubiło za to, ale nie wiem. Prawdę mówiąc, się dziwnie nim czuję. Mam wrażenie też, że strasznie dobrze pasuje na tą mapę. Że jest taki Mad Maxowy. O, ładny tutaj Mastifliczek. Że jest taki bardzo Mad Maxowy ten Batmobil, że właśnie na taką pustynną mapę tutaj pomiędzy górkami pasuje. No ale co, w ogóle jak śmiesznie te kółeczka skręcają z przodu, że są takie na widoku. Okej. Dobra, polećmy na Mastiego kolejnego. O, nie wiem, może jakiś double reset jeszcze do przetestowania. Nie złapałem chyba pierwszego dokładnie.
Także badziewie. Strasznie nie wiem dlaczego, ze względu na co. Mam problem z podbiciem tak jakby delikatnie piłki przy ściance. Chyba z przodu jest po prostu strasznie dziwnie odwzorowany ten hitbox. Tak jakby wydaje się być niższy niż jest w rzeczywistości. I przez to zamiast tak jakby uderzyć sobie piłkę, żeby się turlała, to ją podbijam niechcący. Co jest lekko denerwujące. Ale dobra, zrobimy jeszcze ostatnia szansa. Ładny setup. I strzelamy bramę. Nie no, jak na to, że to było 0 sekund, to na pewno było to ciekawe. Na pewno na rankedzie byłoby to dobre zagranie. Na rankedzie by to było bardzo fajne. Może dla was nie wyglądało efektownie, ale było w miarę git. O, sobie kółkami pokręcimy. Dobra, co do hitboxa, to jest to Octane. Z przodu, no tak jak powiedziałem, widzicie jakie tutaj jest. Wydaje się, że to jest takie niskie, ale w rzeczywistości jest to takie ogromne. Co w sumie sprawiało mi trochę problemów przy tym takim przyjmowaniu piłki. Jak chciałem, żeby się poturlała po ziemi, to w rzeczywistości ją odbijałem nieco wyżej, co było giga niewygodne, więc dla mnie to jest jakiś spory minus. Poza tym nie jest źle odwzorowany, no ale no to jest taka wada, co mnie przynajmniej personalnie na ten moment wnerwiała najbardziej. Generalnie przynajmniej wnerwiała, bo w poprzednim aucie nie chyba na nic nie narzekałem. No i dobra, myślę, że zagram już sobie mecz rankingowy, taki jeden mecz freestyle'owy dzisiaj myślę, że wystarczy, bo się w miarę sporo działo, tam w miarę dużo latałem. Take the L, you lose! Nie mam pojęcia, co to za nickname, ale bardzo pewny siebie jest przeciwnik. A ja jestem bardzo beznadziejny, jeżeli chodzi o start meczu. 3 sekundy już przegrywamy. Niestety dostrzegł, że nie jedziemy po wznowienie. Dobra, to teraz będziemy jeździli po wznowienia. Pięknie dostaliśmy bumpa, żeby nas tutaj podprowadziło. Za mocny flick. Spróbujmy go zniszczyć. Ta piła się tak odbiła, że jeszcze z tego nie strzelimy. No... Nie strzeliliśmy piły, ale to zrąbałem. Jeszcze mu wystawiłem opena po tym, jak wiedziałem, że nie strzelę. Nie no, to było tak głupie zagranie z mojej strony. Oczywiście nie jest to wina auta, ale jak już zobaczyłem, że się źle piła odbiła, to powinienem sobie darować i po prostu to przełknąć, a ja dalej próbowałem strzelić. I przez to stracona nie tylko piłka, ale też bramka w tej sytuacji. I teraz jeszcze podjechałem pod niego. Nie no, co ja gram? Na szczęście ziomek strzelił samobój, a co tu się dzieje? Co tu się właściwie odwala? No ten mecz jest na razie padaką. A, w ogóle zapiszę sobie do miniaturki. Straszna padaka z tego spotkania się dzieje. Ja nie będę zbierał boosta, bo by nas pewnie bumpnął. Od razu mocny strzał. Czy to dojdzie? Doleciało, niesamowite. On się skusił na to nasze przyspieszenie. Też w sumie specjalnie na nie nie jechałem, bo dwa powody są takie, że po pierwsze by nas bumpował, po drugie nie miałbym kontroli nad piłką i po trzecie dzięki temu w sumie on pojechał na pewności po tego boosta i mieliśmy pustą bramkę, bo się zbejtował tak jakby. On jedzie do tego, spróbujmy bruzówkę. No, obronił ładnie, to znaczy ja tego nie strzeliłem idealnie, więc to jest największa wada. Tutaj znowu nie wykorzystałem opena. Strasznie mnie denerwuje ten taki spiczasty przód, że to nie jest idealnie odwzorowane. Myli mnie to po prostu. Myślę, że was też by to myliło, przynajmniej na początku grania tym autem. To może być ciekawa wrzuta, ale niestety leci pod sam sufit. No nie! Nie no, strasznie denerwujący jest ten przód. Dobra, dawno nie narzekałem na jakieś auta. To w sumie nie jest nowe auto, ale na pewno jest to auto, na które trochę ponarzekam. O ile wszystko w nim inne jest git, ten przód jest strasznie taki zakłamany. I to w denerwujący sposób. Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, że to będzie takie drażniące. Bo w sumie na tle innych aut to nie jest to jakieś potężne zakłamanie. Dobra. On będzie rushował chyba, fliknijmy piłę. Niestety nie zrushował. Piła do defa. On nam strzela. Ale my bronimy, bo jesteśmy rolą szefa. Ja to sobie wybiję. To znowu obronię, ale nie jest ciekawie. Niestety już zdobywa bramkę, nie mieliśmy boosta. Jedziemy do wznowienia, bo wcześniej chyba po nim straciliśmy. Jak nie jechaliśmy. Tutaj double. Proszę. Dobra, bardzo fajnie to rozegraliśmy. Taki double, że ani nie mógł nas prejumpować, ani potem nie mógł tego za łatwo bronić, więc gituwa. On będzie chciał... Serio, wiedziałem co zrobi. Przez to, że mówiłem wam co zrobi, to zamiast się na to przygotować, to najpierw chciałem to powiedzieć. I no i straciłem bramę, dobra, jestem bałwanem. Co by tu dużo gadać. Dobra, zdążę pojechać po tego boosta. Czy to było takie zlagowane, czy co to się stało? Nie wiem, czy mi w mózgu to zlagowało, czy na serwerze to było zlagowane. Czy zrobił dwa tacze? No dobra, chyba po prostu, w sumie nie jestem w stanie powiedzieć, chyba dwa razy to dotknął. Tak to przyspieszył po chwili, nie wiem nawet. Nawet po replay nie jestem w stanie tego określić, prawdę mówiąc, ale zważywszy na to, że miałem takiego laga mózgu, to chyba tak było. Okej, przybijamy piły, tracimy bramę, bo się od cornera odbija. Dokładnie.
idealna wrzutka dla niego. Nie gra mi się za dobrze tym autem. Ostatnio nie narzekałem za bardzo na te auta z DLC. W miarę git mi się nimi grało, o tyle tym, no nie wiem, nie pasuje mi. Możecie wy mieć inne zdanie oczywiście, ale nie wiem, mi jakoś nie siedzi. On nam zagrywa mega niewygodnie. Zobaczcie, fajnie to zagrał. Także ta piłka się odlepiła od ścianki. I znowu to samo. Nie mogę skontrolować piły, bo ten dół jest samochodu za niski. To znaczy, a wiecie o co chodzi, z przodu jest źle to odzwierciedlone. Nie wiem, przez to naprawdę, dla mnie, ja już nie mam ochoty grać tym autem po prostu. Co by tu więcej mówić, nie mam ochoty grać tym autem właśnie ze względu na ten taki przód. Strasznie mnie to drażni. W moim zdaniem to eliminuje ten samochód z użytku. Dobra, przegrywamy spotkanie, trochę ponarzekałem. Ale czasami warto narzekać, zwłaszcza w recenzji, żeby nie było tak, że tego nie powiem i ktoś to potem kupi i się będzie na to denerwował. Dlatego mówię, jeżeli komuś się podoba to auto designersko, to okej. Jeżeli ktoś sobie tak chillkowo gra, to też okej. Ale do tryhardu, zobaczcie na ten przód. On ma taką samą wysokość jak tył, no. Mnie, przynajmniej dla mnie, jest to mega denerwujące i mega się nie mogą do tego przyzwyczaić, przynajmniej przez te pierwsze minuty. No i co ja mogę dodać? Zapraszam oczywiście do zostawienia lajka, suba. Oczywiście też tutaj muszę nadmienić, że jeżeli chcecie kupić pozostałe dwa Batmobile, to myślę, że warto dokupić też tego trzeciego w ramach pakietu za 2000 kredytów. Jeżeli wolicie kupić pojedynczego Batmobila, czy to chociażby dla wybuchu, czy też ze względu na ograniczony budżet, no to skupiłbym się na pozostałych modelach. Kwestia, który wam się podoba. Pod tryhard chyba ten taki z 2016, pod wizualizację i tak dalej, mi się grał najprzyjemniej z 1900 któregoś tam, 86, tamten Batmobile był dla mnie na ten moment najfajniejszy, ale tak jak mówię, tamten Batmobile nie ma unikalnego hitboxu, więc prawdopodobnie jeżeli chcecie kupić jeden, to wam polecę tego z 2016. Dobra, bo strasznie przedłużam, po prostu miłego dnia, mam nadzieję, że coś tam pomogłem, elo elo.